zmiany dookoła, bez nara to jeśli zima pan zależy, która pora roku nas trzyma. Polecimy se na wyspy, wyspy, niech się patrzą na nas wszyscy, wszyscy. Niech nigdy się nie kończy ten wieczór, wiesz na zabawę. I witajcie w odcinku Pokaz Mody. Dziś właśnie się odbędzie prawdziwy pokaz mody. Już są do pierwsi nasi uczestnicy. Są zapisy i słuchajcie, kochani, będzie się naprawdę działo. Będą się prezentować, co niektórzy pokażą naprawdę świetne stroje. Także zapraszam do oglądania tego odcinka! I startujemy! Serdecznie na pokazie mody. Słuchajcie, właśnie tutaj, na ośrodku wypoczynkowym w Trebach Starych odbędzie się w dzisiejszym dniu pokaz mody. Również nagrywamy tutaj film, który będzie odtwarzany za rok w naszym trębowskim kinie. Także kochani, jesteśmy dzisiaj i modelami, modelkami, aktorami i aktorkami. Także dajcie z siebie naprawdę wszystko. Tutaj mamy pełną organizację. Jest i kamerzysta, jest tutaj również jury, a nawet jest i publiczność. A prowadzący oto ja, Anna Zobawik, cześć! Jakieś brawa! Dobra, słuchajcie, kochani, powoli zaczniemy, a nasze gwiazdy myślę, że jeszcze dojadą. Na razie to jest taka pierwsza osobowa prezentacja. Idziemy na dywaniku, delikatny obrocik, ukłonik i to jest... No słuchajcie, będzie kilka tur tych pokazów mody. Okej, okay. Julka, no to startuj. Chłopaki oceniają Julkę. No startuj, Jula. Tu na dywan zapraszam. Jest nasza pierwsza modelka, Julka. Tak jest, świetnie. Super. Tak jest, brawa dla Julki. Także chłopaki, ocena. I kolejna, Dominika. Chodź, Dominika. Startuj. Pierwsza osobowa prezentacja. O, ależ tutaj jest akrobatia. Piękna jest to prezentacja. Świetnie. Super. Dominika, to była, chłopaki. Dominika. Dobra. Lidka, startuj. Zapraszam cię. Lidka! Tak jest! Dobra, to Filip, tak? Filip, chłopaki, teraz na scenie pojawił się Filip! Świetnie! Zaprezentował się tu dziś w stroju Spidermana! Tak jest! O, jeszcze jest i Karol! Karol, zaprezentuj się! O, Karol robi pierwsze wejście na mocy! Co tu się dzieje, proszę Państwa? Publiczność szaleje!
Tak, okej, kochani. Oto był pierwsza tura tego pokazu mody. Chłopaki zapisane. Dobrze, super, teraz możecie sobie zrobić taką kreskę oddzielną, bo będzie... A teraz możecie pokazać jakieś swoje specjalne sztuczki, co macie w swoim repertuarze. Nie wiem, możecie, czy jakąś gwiazdę, czy coś. Także teraz i możecie do tego użyć też jakiegoś tańca, nie? Tak, no to zrobisz. Paulina, już za późno jesteśmy. Jesteście gotowi? Halo! O, słuchajcie, jest nasza gwiazda! Dojechała! Paulina, słuchajcie, zaraz złapie wejście! Wielkie brawa! Paulina, to chodź się zaprezentujesz. Dojechała nasza gwiazda w ostatniej chwili. Nie wykreślamy. Ja mówiłem, największe gwiazdy dojadą. Dobra, to się Paulina zaprezentuj. Tak, jest nasza piękna Paulina. Przypomnij? Łucja, dopiszcie Łucję i Łucja się zaprezentuj. Jest do Maju, proszę bardzo. No przejdź, pokaż takie, to jest pierwsza osobowa. Świetnie. I tutaj się ustawiaj. Możecie jakieś swoje sztuczki pokazać, jakiś trochę taniec. Dobra, to tutaj od kogo zaczniemy? Od Litki? Litka, dobrze pamiętam? A też chcesz? No to dalej, zaprezentuj. A Wojtka gdzie wygrała? A, bo to jest Iwan, nie? O, oceniajcie, okej. Okej, dobra, to teraz wchodzi Litka. Uważa, chłopaki, teraz Litka. Zobaczymy, co ona tu pokaże, co tu będzie się działo. Ale jest dobra, pokaże. Świetnie, bo ten pan Romuald Wiek jest naprawdę świetnie wyskontowana. Litka. Super, Litka robi tutaj show! Ależ teraz tutaj robi wyżej! Ależ tutaj bardzo świetnie! No, mam nadzieję, że tu będzie konkretna ocena! Dobra, Karol, chcesz startować? No to dawaj, Karolu! Ale tutaj naprawdę masz świetny repertuar. Tak jest. Okej. No to teraz Filip, Spider-Man. Tak jest. Prezentuję się. Spider-Man daje również taniec. Świetnie. Bardzo dobrze. Także to był właśnie Filip. Dobra, to teraz Dominika, chodź, zapraszam cię. I jest Dominika. Świetnie zaprezentowała. I tutaj ocenka dla Dominiki. No dobra, to teraz Monika. Monika, chodź, zapraszam cię. Pokaż, co ci rządzi. Przejdź tą scenę. Dobrze, dobrze.
Zdjęła się. Nie, okej, to teraz Lucja, tak? Zapraszam. Teraz Lucja. Na naszym podaniu. Lucja, pikołek do tyłu. Plank i szpagat. Wow, ależ tutaj naprawdę nas zaskoczyła. Dobra, wszyscy byli. To Lucja. Dobra, kochani, teraz kolejne będą wejścia, ale słuchajcie, teraz na dywan wchodzimy na wsteczny! Jesteście na to gotowi? Prezentacja była! Uwaga, uwaga! I startujemy. To od kogo tutaj? Zaczniemy. Karol, chcesz? No teraz Karol. Tyłem. Tak jest, Karol tutaj daje naprawdę świetny wyczyn. Tak jest, robi wielkie show. I o to chodzi. Okej, Filip Spider-Man, Filip Spider-Man. Uwaga, uwaga, ale na wstecznie, do tyłu. Świetnie to zrobił! Litka? Litka, chodź tutaj kochany! Ale ja wstecznie, a ona dopiero robi swój rytuał, dobra? Okej, świetnie! Wielkie brawa dla Litki, tak jest! Lista, to jest lista. Dobra, i następna osoba, to lista teraz, tak? Za wsteczny. Dobra, to teraz Paulina! Paulina, dobra! Kolejno się moje. Bardzo dobrze. Dobra zabawa. Ależ tutaj! Tańczy do tyłu! Wow, wow, wow! Ależ tutaj! Nowy styl! Nowa generacja! Julka, chodź, zapraszam cię! Następny! Tyłem idziemy, tyłem! Kto tu jeszcze nie był? Lucja. Tak jest szybciej. Okej. I teraz Lucja. Lucja, mocno. O, świetnie. Było naprawdę dobre. Czy byli wszystkie? Wszystkie. Okej. Słuchajcie. Jest. I Iwan. O, i pompeczki, to naprawdę na konkrecie. Uwaga. I finał. Zobaczymy tutaj, jak się podoba. Kochani, jak wrażenia? Są nasze gwiazdy, modele i modelki, aktorzy i aktorki. Także przypominam, że już za rok na Trębach będziemy mieć własne trębowskie kino i oglądać serial właśnie tego ośrodka. Także naprawdę emocji full w ten dzisiejszy dzień. Jak tam nasze gwiazdy, modele, modelki, jesteście gotowi na finałową sesję?
Tak, o, jest angażowanie. Bardzo dobrze. Jeszcze sekundka, jeszcze chwileczkę. I zaraz wystartujemy. Jeszcze damy naszym gwiazdom chwilę odetchnąć. Okej, możemy zaczynać. To teraz, kto tu się zaprezentuje jako pierwszy? Lidka? Dawaj, Lidka, prezentuj się. Ruszamy dal, zakręciem otwieram drzwi. Tak jest, ostatnia prezentacja. Możecie pokazać, ile wam się spodoba. To jest finałowa sesja. Tak jest, świetnie to zrobiła. Bardzo dobrze. Kolejna teraz osoba. Julka? Zapraszam teraz Julkę. Tak jest, świetnie Julka. Ależ tutaj daje pokaz, ależ robi to show. Naprawdę tu się dziś dzieje. I świetnie Julka. To teraz Karolu! Ależ tutaj daje naprawdę każdy na show. Ależ tu rządzi tą sceną dzisiaj. Dobra. I teraz kolejna osoba. Zapraszam! Okej, i kolejna osoba. Dobra, to... Jeszcze uwaga, jeszcze kolejna szóstka. To jest chłopaki, finałowa sesja, tak nie może się przedłużać. Tak jest. Dobra, kolejna osoba, Dominika. Zapraszam cię. Tak jest, bardzo dobrze. Świetnie. Aha, dobra. Słuchajcie, kochani, teraz zapraszam Lucję. Tak jest, świetnie. Bardzo dobrze. I słuchajcie, kochani, wiecie, że z nami jest gwiazda z Ameryki. Przyjechała do nas amerykańska modelka. Oto Iga, zapraszam cię! Jest ona tu naszym specjalnym gościem! Świetnie, bardzo dobrze! Ja to teraz Paulina jeszcze nie była. Zapraszam! Iga! Amerykańska modelka Iga! Okej, Paulina już byłaś? Okej, to jeszcze Julka, czyli... Wszyscy? Dobra. Jeszcze Iwa. Tak jest. Wchodzi. Tutaj sędziowie się naradzają, sędziowie już oceniają, podliczają sobie punkty. Także podliczajcie, kto tam wygrał. Ale słuchajcie, kochani, wiecie, kto jeszcze nie był na tym pokazie? No ja jeszcze nie byłem. Chociaż ja to na pewno nie będę aż tak dobry, jak wy jesteście, bo wy to jesteście mistrzami. Ja tam wejdę z takim swoim repertuarem. Ostatnio u mnie jest bardzo popularny taniec po
pojedynek, który mogliście uczestniczyć w nim na dyskotece. Bije naprawdę wielkie show, jeżdżąc po różnych zleceniach, urodziny, komunie. Zawsze ten taniec pojedynek robi największe show, aczkolwiek to są mistrzowie, także wielkie brawa dla tych modelek i modelek. Dobra, teraz ja się zaprezentuję, ale jak mówię, to oni są tutaj wygranymi. Ja tylko jestem tutaj dzisiaj tak skromnie na zakończenie tego finału. Brawa, ale to właśnie tutaj, oni są mistrzowie i słuchajcie kochani, są około 5 minutek, poznamy wyniki. Dziewiąte miejsce zajmuje Lidia. Wielkie brawa, bardzo się starała, wielkie show robiła. Tak jest, wielkie brawa! Dobra, ósme miejsce zajmuje Filip! Słuchajcie, mam informację jeszcze, że Filip ex aequo z Pauliną! Zapraszam was na płytę! Tak jest, świetnie! Miejsce siódme zajmuje... Ale Lemka nie występowała! Uwaga! Siódme zajmuje Lemka ex aequo z Dominiką! I szóste miejsce zajął Iwan! Słuchajcie, piąte miejsce zajmuje Julka ex aequo z Łucją! Mam informację, że i Karol potrójna ex aequo. Wyjście się kończy. Tu będzie chyba zgrany duet. Druga. Aha, bo tu będzie dogrywka. To słuchajcie, kto miał ex aequo? Dużo osób było. Łucja, Julka i Karol, zapraszam na środek. Dobra, także się przygotujcie. Ja za chwilę wam przygotuję tutaj muzykę. Jesteście gotowi? To teraz oceniacie tych trzech. Ja teraz się trochę pobawię w DJ-a, trochę im też zamiksuję. Dobra, możemy jest... najpierw napisać od nowa tutaj na... No wpiszcie te trzy imiona. Karol! Wow! Karol! Ty. Thank you.
Dobra, jak tutaj żyli? Tutaj wyniki? Była bardzo zacięta walka. Tak jest. Ja, niestety, Juleczka wygrywa. Miejsce drugie Karol i miejsce drugie też na równo Łucja. Gratulacje! Okej, świetnie. Słuchajcie kochani, teraz wszystkich uczestników mody zapraszam. Zrobimy sobie wspólny pokaz na koniec oraz wspólny taniec jakiś. Chodźcie kochani. No to jazda! Kochani, teraz dostaniecie ode mnie takie małe prezenciki. Ci, co byli najpierw najlepsi, Łucja, tak? I kto tam jeszcze był? Ja na pierwszym miejscu! Juleczka! Łucja, Julka i... Karol! Łucja, Julia i Karol, chodźcie, chodźcie. Dobra, dostaniecie autografy ode mnie. To tu dla... To jeszcze nie koniec. Dla pozostałych uczestników też mam, także podchodźcie tu, tutaj sobie usiądę, nawet nie mam. Wow, 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 ten pokaz mody właśnie się przed chwilą zakończył, właśnie się rozeszli. Ale no, słuchajcie, muszę dodać ostatnie słowo, no nie? To był pierwszy pokaz mody tak naprawdę na trębach. Ja cię kręcę, jaka show, publiczność, piękna prezentacja. Naprawdę się wiele działo w tym odcinku. Oceny, jury, sędziowie. Tutaj widzieliście, było tłum ludzi. Ależ to był niesamowity odcinek. Mam nadzieję, że się wam bardzo podobał. Kamerę! Nie lubię weekend, bo wtedy czuję, że zakazy, znaki stopu już nie dotyczą mnie. Najbardziej lubię weekend, gdy dobrze bawię się. Szaleję, biegam, skaczę, wariuję ile chcę. Nareszcie piątek zbliża się. Wspólne marzenia spełniamy już od dziecka. Leci cały skład, zobacz jak to jest. Podbijamy świat, nie zatrzymujemy się. Leci cały skład.